Cześć, tu Weronika. Jak widzicie, jestem dzisiaj bardzo świątecznie ubrana, a to dlatego, że w dzisiejszym filmie chciałabym się z Wami podzielić poradami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia i cukrzycy. Pierwsza porada będzie dla osób bardziej na pompach insulinowych, bo sama jestem na pompie, więc to, co zazwyczaj robię, o czym pamiętam, to, żeby nie zmieniać wkłucia na ostatnią chwilę. Bo po prostu może się tak zdarzyć, że na przykład trafimy w naczynko albo kaniula zostanie zagięta i hiperglikemia gotowa, bo powiedzmy, że zmienimy to wkłucie tuż przed wigilijną kolacją. No i później okazuje się, że wynik rośnie, insulina nie idzie i będziemy mieli jakąś problematyczną sytuację. Także warto w to wkłucie, jeżeli musimy je akurat zmienić, założyć z wyprzedzeniem, przynajmniej kilkugodzinnym, żeby upewnić się, że to wkłucie działa, żeby się tak jakby przegryzło. Druga porada, no myślę, że większość z Was wie, że należy zwiększyć częstotliwość, jeżeli chodzi o kontrolę poziomu cukru we krwi. Także częściej niż normalnie powinniśmy kontrolować poziom cukru, ponieważ święta, no to jest zupełnie, prawda, dzień wygląda zupełnie inaczej niż nasz normalny, typowy dzień. Wstajemy o innej porze, jemy zupełnie coś innego, jest też może trochę stresu, nie do końca też możemy się trzymać tych godzin posiłków. Także warto tutaj zwrócić uwagę, jak zachowują się nasze cukry, no po to, żeby nie mieć żadnych przykrych niespodzianek w postaci hiperglikemii czy hipoglikemii. Jeżeli chodzi o potrawy i ich przygotowywanie, jest tu kilka sposobów na to, jak sobie poradzić. Albo można skorzystać ze stron, na których są przeliczone tego typu potrawy. Na przykład znam taką stronę, która się nazywa Tabele Kalorii i tam jest dużo przepisów, nawet takich domowych, które później są przeliczone i są podane właśnie WW i WBT, czy po prostu węglowodany, białko, tłuszcz, co może nam bardzo ułatwić. Czy na przykład skorzystać z jakichś pomocnych aplikacji, które mają też potrawy świąteczne. Możemy też po prostu, jeżeli potrawy w naszym domu powtarzają się co roku, zapisać sobie, wyliczyć raz i porządnie, zapisać sobie te wyliczenia i już mieć odrobioną pracę domową na następny rok. No możemy oczywiście też podpytać rodzinę, jeżeli wychodzimy gdzieś, prawda, w gości, co jest w danej potrawie, nawet mniej więcej, na pewno będzie to pomocne. Możemy też przygotować coś sami i zastąpić jakieś typowe składniki jakimiś lżejszymi, alternatywnymi. Także jest tutaj kilka sposobów. Wiadomo, że jest to wyzwanie, żeby policzyć na oko i nie zawsze się to udaje, no ale z drugiej strony też uważam, że podczas świąt nie można być też zbyt surowym dla siebie, no jednak święta są dwa razy w roku, tylko tak, święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. To nie jest typowy dzień dla nas i coś nam może nie wyjść, także po prostu ważne jest to, żeby spokojnie spróbować opanować sytuację, jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli i no po prostu nie wpadać w panikę. Na pewno uda się właśnie rozwiązać, jeżeli jakiś problem wystąpi. Warto też pomyśleć o jakimś choćby małym wysiłku fizycznym. Można zabrać całą rodzinę na spacer po jedzeniu. I oczywiście pamiętajcie, żeby wziąć coś na hipoglikemię. Jeżeli jest bardzo zimno, może to też wpłynąć na nasze odczuwanie hipoglikemii. Możemy mniej po prostu odczuwać objawy hipoglikemii, kiedy jesteśmy po prostu tak lekko zmarznięci. Możemy tak właśnie nie czuć tego, tak, jeżeli na przykład typowo czujecie taką słabość w nogach, to możecie tego od razu nie odczuć, kiedy jesteście na dworze. No i oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, sprawdzamy sobie poziom cukru, chociaż najlepiej było sprawdzić go przed wyjściem. Raczej unikajmy sprawdzania poziomu cukru na dworze, no ponieważ na przykład glukometr może nie zareagować, albo ciężko nam będzie na przykład wycisnąć krople krwi z palca z powodu zimna, także lepiej to robić w temperaturze pokojowej, żeby wiedzieć, prawda, tuż przed wyjściem, jaki mamy poziom cukru. Jeżeli już się nam przytrafi sytuacja hiperglikemii czy hipoglikemii,
pamiętajmy, żeby zareagować adekwatnie, czyli podczas hipoglikemii też się nie przejeść, nie przesadzić, a podczas hiperglikemii też właśnie nie podać za dużo bolusu, trzeba być cierpliwym. Warto też pamiętać o tym, żeby sprawdzić ketony w moczu lub we krwi, jeżeli macie taki glukometr i paski. I też napić się wody z cytryną, oprócz podania korekty, na pewno to pomoże. Jeżeli jesteśmy pompiarzami, to w przypadku hiperglikemii warto zastanowić się nad tym, czy nie podać korekty penem, bo jak to się mówi, najlepszym przyjacielem pompy jest pen. Jeżeli podejrzewamy, że właśnie w kulcie na przykład nie działa, bo zagięło się, coś tam się stało, to żeby uniknąć właśnie tej luki czasowej, warto po prostu podać korektę penem i później zająć się dopiero zmianą w kulcie. Warto wszystko sobie zaplanować, nie podawać insuliny w sposób nieprzemyślany, zwłaszcza na taką okazję, ponieważ no, to nie jest właśnie nasz typowy dzień, to nie są typowe potrawy, które jemy na co dzień, także tutaj warto zastanowić się dwa, a nawet trzy razy i potem miło sobie spędzić czas i nie mieć po prostu żadnych problematycznych sytuacji. No i przede wszystkim ostatnia porada jest taka, żebyście odpoczęli, naładowali baterie, spędzili czas z rodziną, z przyjaciółmi i też trochę, no nie do końca oczywiście, no bo nie możemy tego zrobić tak w 100%, odpoczęli od cukrzycy, ale myślę, żeby trochę tak zdystansowali się, nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to po prostu zadziałali adekwatnie do sytuacji, ale też żeby cukrzyca nie była tutaj tak na pierwszym planie, żeby to nie była prawda, najważniejsza rzecz, no bo najważniejsze jest to, że jesteśmy w gronie bliskich nam ludzi i miło spędzamy czas i właśnie to jest najważniejsze. Po prostu istotne jest to, żeby się kontrolować, ale też żeby nie zwariować. Także życzę Wam wesołych świąt, dobrego odpoczynku i no cóż, widzimy się w 2019 roku.